Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 28 grudnia. Czas świąt już się zakończył, więc przychodzi czas teraz na przygotowania do sylwestrowych imprez, do szykowania kreacji, żeby ten nowy rok przywitać bardzo hucznie. No właśnie tutaj huk będzie głównym tematem. Ja tutaj, proszę Państwa, mam zimne ognie, natomiast motywem przewodnim i takim znakiem rozpoznawczym sylwestrowej imprezy są fajerwerki oraz petardy, wszelkie inne przedmioty pirotechniczne. Tutaj, Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę na to, że tylko w Sylwestra, czyli 31 grudnia, jest dozwolone puszczanie fajerwerków oraz petard i wielu innych narzędzi pirotechnicznych, które powodują hałas. We wszystkie inne dni jest to nielegalne. I jeżeli robimy to właśnie bez żadnego zezwolenia, no to mogą być z tego tytułu różne konsekwencje. Mianowicie kara grzywny do 500 zł. A jaka jest tego podstawa? Przede wszystkim łamanie artykułu 51 kodeksu wykroczeń za zakłócanie ciszy nocnej czy zakłócania spokoju publicznego. Dlatego, Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, aby wszelkie fajerwerki puszczać najlepiej o północy, jeżeli już musimy to robić, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko zwierzęta, nasze pupile mogą się bać, a nawet nie mogą, tylko się na pewno boją, ale także dzieci. Dlatego nie róbmy tego w niekontrolowany sposób, w dni poprzedzające Sylwestra czy parę dni po. Róbmy to właśnie o północy 31 grudnia. Pamiętajmy także, żeby dzieci czy osoby nieletnie nie używały, nie kupowały, a co najważniejsze, nie korzystały w żaden inny sposób z tego typu urządzeń. A wszelkie takie zimne ognie najlepiej, żeby były używane pod okiem osoby dorosłej.